dziwnym pojazdem przyjechałeś. Przedstaw się łaskawie. Co, kto ci to zrobił? No znaczy Tadeusz, ja to przerobiłem na podstawie elementów kupnych. To jest trejki, rama jest oryginalna jedynie, a resztę już jest wszystko poprzerabiane. Także ma większy silnik, większa moc, większa odległość, czy większa prędkość. Przyrząd służący jako do leczenia nóg, terapeutyczny do ćwiczeń na nogi, jest to dużo lepszy jak rower, a organizm manualnie cały pracuje. Natomiast silnik pomaga jedynie po trawie, pod górkę, pod wiatr. Także to taki asystent, pomocnik. No, dziękuję. Gdzie jest silnik w tym pojeździe? Tutaj głównym silnikiem jest w kole napęd. Także połączony z regulatorem napięcia i manetka, tak jak przy motocyklu. Dużo wskaźników potrzebnych do jakie napięcie zasilania, 50 prawie 6 V, potem jaką prędkość można, jaką się używa i temperatura silnika, ile mil przebyte, jaka prędkość średnia, to wszystkie te bariery co do roweru. A oprócz tego lusterka, lampka na wieczór, na noc, no i z tylnie dwa światełka. Przy kołach, jedne z jednej strony, drugie z drugiej, także to pozwala wieczorem, jakby się ktoś spóźnił o zachodzie słońca, można dojechać do domu. Czy te czerwone światła są migające, czy stałe? Można włączyć na migacz, tak nie wiem, widać, albo tak przy rowerze, albo włączyć na stałe zasilanie. Przyrządem nie da się jeździć po głównych drogach, dlatego że jest to zygzakiem jazda i policja nie jest zadowolona, dlatego jest to side street głównie. A to też no właśnie nie sprawdzałaby test. No, od razu by sprawdzali. Musiałbyś przejść test na trzeźwość. Prawdopodobnie. Poza tym kierowcy boją się jechać, jak ktoś jedzie zygzakiem ze względu na to, że nie wiadomo, czy on jest trzeźwy, czy on tak jedzie jak... Natomiast, a jaki skutek terapeutyczny? Noga pracuje do samego dołu na zasadzie, że te buty to są też specjalne. Noga pracuje na tej zasadzie, że w kostce, także mięśnie dolne są rozwijane i to zależy od choroby. Ja mam tą nefropatię, zanikanie mięśni, także to pomaga. Te ćwiczenia pomagają na rozwój tych mięśni, wstrzymują proces zanikania. Widzę, że masz tutaj również bagażnik. Tak, to taki oryginalny, siatka kupiona i można tutaj przymocować nie tylko coś do siedzenia, czy na, jak pojedzie się do parku, ale także jakąś... Na ile kilogramów koła wytrzymają obciążenie? Ja myślę, że 300-400, także to... Dość duże, dość 12 cali koła, duże ciśnienie zalecane ze względu, że wtedy się łatwo jeździ. Urządzenie to służy raczej do jazdy manualnej. Silnik, tak jak mówiłem, jest potrzebny tylko w trudnych warunkach, jak służy jako pomocnik pod wiatr, pod górkę i albo przy dużym zmęczeniu. Natomiast manualnie to wtedy pracuje cały organizm. A manualnie to znaczy jak? Ręcznie byś to nakręcał? Jakąś kordę byś dostawiał? Nie. Poprzez przeginanie pojazdu i to jest pewna technika, tego trzeba się troszkę uczyć, bo ktoś kupuje, myśli, że to samo jedzie. To nie jest rower, to trzeba się nauczyć tej techniki jazdy, także. Ale nie jest to trudne i można osiągnąć prędkość 11-12 mil manualnie i tylko, że więcej się spala energii i pracuje cały organizm, tułów. Tak samo nogi, ręce, bo rękami się ciągnie kierownicę, nogą się odpycha, także można ładną sylwetkę wyćwiczyć. Dobrze, pójdziemy teraz na ulicę Betonową i pokażesz, jak jedziesz manualnie. Proszę bardzo.